Jubilate jubileum, czyli radujcie się jubileuszem. Pod takim hasłem odbył się ostatni z czterech tegorocznych koncertów 10. festiwalu Sola Musica. Jesteśmy bardzo wszyscy zadowoleni, Bogu jesteśmy wdzięczni za tegoroczny festiwal Sola Musica, który w czasie czterech koncertów gromadzi multum ludzi, kościół wypełnia się po brzegi, co cieszy. To znaczy, że program był trafiony, dobrany i każdemu pasował. Ponadto fantastyczna wystawa, fotografia Agnieszki Małasiewicz, Niedziela na Śląskiej. To wszystko sprawia, że ludzie chcą przychodzić, chcą troszeczkę cienia, chcą troszeczkę chłodu, ale chcą także głębokiej refleksji, którą wprowadza nas ta muzyka organowa i kameralna. Muzyką się modlimy, muzyka buduje wiarę, muzyka przemawia i muzyka łączy w wierze. Ja bardzo się cieszę, że od wielu lat właśnie w tym kościele odbywają się te koncerty, które, jak powiedziałem, łączą i ukazują, że są te elementy, które możemy powiedzieć są takie nasze wspólne. I razem się możemy pomodlić, razem możemy posłuchać muzyki i nie doszukiwać tego, co nas dzieli pod względem dogmatów. I tę wspólnotę widać było podczas ostatniego z koncertów. Finał jest zwieńczeniem tegorocznego festiwalu. Nieodżałowany świętej pamięci Zbigniew Wodecki śpiewał Zacznij od Bacha, a my troszeczkę parafrazujemy tę wypowiedź i mówimy kończymy Bachem. Dziś będziemy słuchać Bacha w wykonaniu jednego z najlepszych wykonawców, najlepszą kapelę grającą i śpiewającą utwory Jana Sebastiana Bacha, kapela Viri di Montana. Nic, tylko Bogu dziękować i zawołać, jak wołał Bach. Soli Deo Gloria, jedynie Bogu chwała.